Witam serdecznie wszystkich zwolenników naszych rozmów. Wczoraj nagrywałem dla Was film i obiecałem, że nagram też coś z ćwiczeń, coś z mojego treningu tutaj w mieszkaniu. Ale no niestety mój kamerzysta wyjechał, mój syn, także już nie było czasu, nie było kiedy. Moja synowa, dobra kamerzystka również, też pojechała z nim, czyli jego żona. Także są w innym mieście, a niestety sam nie mogłem nagrać tych złożonych ćwiczeń dla Was. Więc dzisiaj już po zakończeniu jakby dnia, może nie, bo dzień jeszcze dla mnie się nie kończy. Postanowiłem w ulubionym moim miejscu, przy kawce, którą sobie zrobiłem, porozmawiać z Wami tak na luzie. Przy okazji dalej Was motywować do tej pracy nad sobą, nie? O której mówiłem. Do takiej pracy ogólnej, totalnej nad jednostką, nad sobą. Też będę się posiłkował chyba tematami, które zapisałem. Kilka takich tu zapisałem sobie. To właśnie, że istnieje coś takiego w naszym życiu, kiedy zaczynamy zmieniać nasze życie, to wygląda to tak. Wchodzimy, powiedzmy, do pokoju pod wieczór i jest zgaszone światło, prawda? Widzimy wszystko w półmroku i z pozoru wszystko wydaje się ok, czyściutko, ładnie. Tu gdzieś książki, tu gdzieś kwiaty stoją, gdzieś tam telewizor, coś tam, jakieś mebelki i tak dalej. I powiedzmy, mamy trzy rodzaje świateł. Włączamy pierwsze światło, robi się jaśniej, widzimy więcej. Ale jeszcze nie tyle. Włączamy drugie światło, bo ja tak mam trzypoziomowe. Drugie światło, czyli jakiś tam cykl świateł, które mamy, powiedzmy, halogeny. Tak jak tu u mnie są. Jest jeszcze jaśniej. Rozglądamy się i co widzimy? Zaczynamy widzieć więcej. Czyli zaczynamy widzieć jakieś rysy na ścianach. Gdzieś tam jakąś pajęczynę dostrzeżemy. Gdzieś tam coś nie tak ustawione. A to nieodkurzone. No i tak wiele, wiele, wiele innych rzeczy. A kiedy zapalimy trzecie światło, czyli jest już tak jasno, że praktycznie widzimy wszystkie niedociągnięcia w tym mieszkaniu, jeżeli pod tym kątem się rozglądamy, nie? Tam zadrapane, tu niedomalowane, tam coś może zepsute i widzimy to wszystko dookoła. Ja tak to porównuję do naszego życia, kiedy wychodzimy z mroków tego naszego życia, gdzie w ogóle nie myśleliśmy o zmianach, tylko żyliśmy tak na co dzień, poprzednio sobie. A teraz, kiedy podjęliśmy takie kroki, nagle wchodzimy, tak jakby to tam nazywają, powiedzmy, z filozofii wschodu, takim oświeceniem, czy takim, że robi się wokół nas jaśniej. Widzimy więcej. Ale co widzimy? Widzimy ten cały brud, który jest w nas. Nie na zewnątrz. Na zewnątrz owszem też, ale w nas. Ile w nas jest śmieci w naszym umyśle, w naszym mózgu. Wtedy, kiedy jaśniej zaczynamy widzieć, kiedy przyswajamy wiedzę, gdzie Was odsyłałem właśnie do tej niewyczerpalnej kopalni wiedzy w YouTube, wtedy, kiedy poszerzamy nasze horyzonty, zaczynamy widzieć jaśniej i widzimy, ile tak naprawdę mamy do zrobienia z samym sobą, nie? Ale jeszcze dookoła też widzimy poszczególnych ludzi, poszczególne sprawy, praca, no, rodzina, przyjaźnie nasze, związki i tak dalej. I widzimy, że żyjemy w totalnym bałaganie. I co zaczynamy? Zaczynamy to porządkować. To porządkowanie, jak ja mówiłem na początku, nie będzie łatwe. Ale trzeba to robić. Może zdarzyć się coś takiego i zdarzy się to na pewno. Zdarzy się to na pewno, bo ja już tego doświadczyłem, ja już jestem daleko w swojej drodze. Że będą się odsuwali od Was znajomi. Będą się odsuwali, kiedy zauważą, że i zaczynacie iść swoją wybraną drogą, kiedy odkrywacie swoje talenty, kiedy zaczynacie się realizować, inaczej się ubieracie, chodzicie na siłownię, na jakąś solarkę tam, no powiedzmy, zaczynacie jeździć na rowerze, zaczynacie inaczej się wysławiać. Jesteście gdzieś na basenie, jesteście na spacerach z przyjacielem, czy z przyjaciółką, no już tam obojętnie z kim. Zaczynacie zmieniać siebie,
i jest wam z tym na rękę, więcej się uśmiechacie, a wtedy ci, którzy nie chcą was wypuścić z tego mrocznego świata, oni jeszcze będą próbowali was jakby do siebie przyciągać. A chodź tam pójdziemy się gdzieś napić, a chodź tu zapalimy papierocha, a chodź tu do kafejki, co tam będziesz ten, nic nie rób, nic się nie realizuj, po co ci jakieś pasje i tak dalej. I będą cię ściągać, ale im dalej będziecie się od nich oddalać, te ich macki, te ich ręce długie już nie będą sięgały was. Wtedy oni się odsuną. Oni się odsuną, czy tego chcecie, czy tego nie chcecie. Ponieważ rodzi się w nich taki typowy polski grzech. Zawiść, zazdrość, zaborczość, nienawiść, obłuda. To się w nich rodzi, to jest taki nasz polski ciężki grzech XXI wieku. To doskonale odczuwają Polacy na obczyźnie, gdzie wtedy się zaczynają tam dopiero dziać różne rzeczy między nimi, kiedy trzeba sobie pomóc, kiedy walczą o jakieś lepsze wpływy. Wtedy dopiero to widać, jak Polacy potrafią być tacy, jacy potrafią być niemili, powiedzmy tak, delikatnie mówią. I teraz tak, oni odejdą, ale też wy sami odsuniecie drugą część ludzi. Tych, którzy wam szkodzą, tych, którzy do was nie pasują, którzy po prostu, no nie wiem, robią wszystko też, chcą, będą z wami, ale będą robili wszystko wam pod górkę. Wy to wyczujecie. I też sami odsuniecie pewne towarzystwa, które wam nie pasują totalnie, które nie pasują do waszej rzeczywistości, do waszego życia, do tego, kim wy chcecie być. Bo ja wierzę w to, cały czas wierzę w to, że spośród tych ludzi, którzy mnie słuchają, wielu z was ma jakby ogromny potencjał takiego samorozwoju, samodyscypliny i też masę talentów w sobie, i to trzeba uruchomić, otworzyć, obudzić tego olbrzyma, jak wcześniej mówiłem, i ruszyć z tym. I tego będę wam zazdrościć, bo będziecie się stawali inni, a może jeszcze kiedyś nawet i mówimy teraz powiem teraz o takich rzeczach materialnych, też osiągniecie jakąś fortunę poprzez swoje pasje. Tak jak może też zacznie się pisać, tak jak ja. Ja jeszcze tej fortuny nie mam, ale liczę, że jak wydam dobrą książkę, no to kiedyś tam będę miał, nie? Jak ją zekranizują jeszcze, no to będzie jeszcze więcej. Ale dobra. Czyli tak, jedni odejdą, a będą złorzeczyć na was, a będą plotkować, a będą wymyślać najgorsze historie, tak jak wymyślano na mnie. Mówiono więcej o mnie, niż ja wiem sam o sobie. Na początku to jest takie trudne, bo człowiek się z tym nie zgadza, nie wiesz, jak z tym walczyć. Często to robią teraz współcześnie przez neta, dokuczają, no, kopią dołki po tobą, wymyślają historię, robią z ciebie człowieka takim, kim nie jesteś. Ja mam swoje wady i ja się do swoich wad potrafię przyznać. I nie trzeba mi tam ich wytykać, bo ja o sobie powiem prawdę. Tak jak mówiłem o uzależnieniach, o swoim uzależnieniu, o alkoholu, z którym się zmagałem, z którego musiałem wyjść. Jak mówiłem o swoich traumach, o swojej depresji, ja tam gdzieś tam zawsze wspominałem po drodze o swoich takich rzeczach, które też mi ciążyły w życiu, ale no, przychodzi czas i trzeba robić z tym porządek. Teraz tak, jeżeli już żeście się rozpędzili, idziecie w tą dobrą stronę, w tym dobrym kierunku, zaczynacie siebie odkrywać, nawiązujecie coraz lepsze relacje z Bogiem i z dobrymi ludźmi, to wtedy musicie stosować taką zasadę, jak w niemieckim boksie. Tam trener krzyczy tylko dwa kroki do przodu, a jeden krok do tyłu, nie więcej. Dwa kroki do przodu i znowu jeden krok do tyłu. Mniej więcej nie wolno się cofnąć. A potem już idziecie, nie cofacie się już w ogóle. Nie, idziecie i nie cofacie się. Coraz bardziej to wszystko przed wami się rozjaśnia, coraz więcej widzicie tego brudu dookoła. Pracujecie nad sobą, pracujecie nad tym wszystkim, co was otacza, zmieniacie całkowicie otoczenie, prawie całkowicie, bo to się samo nawet zmieni. Dobierzecie sobie odpowiednich ludzi i odpowiedni ludzie was znajdą, bo oni będą was widzieli zupełnie inaczej. Będą widzieli, że
pachniecie, ładnie wyglądacie, warto z wami rozmawiać, macie już jakieś pieniądze, będą chcieli z wami robić jakiś interes, albo pisać z wami, albo czytać z wami, albo nakręcać filmy z wami, albo podróżować z wami. No różności będą chcieli z wami robić. To was zaproszą tu, to tam, to tam. Będziecie otrzymywali nagle zaproszenia na spotkania, jakieś tam nawet w takie, ale takie spotkania już o innym standardzie. Nie te takie przyziemne, tylko na wyższym szczeblu. Czyli ktoś wam zaproponuje spotkanie w kawiarni, aby coś omówić, przy lampce wina. Będziecie spotykać coraz lepszych partnerów, partnerki, ciekawsze przyciągać do siebie. Nie takie, które po prostu są to nie ludzi toksycznych, czyli partnerów toksycznych, czy partnerki toksyczne, tylko już tych takich odpowiednich, bo tak to działa, że na tym niższym szczeblu, jak jesteśmy w tych ciemnościach, przyciągamy do siebie tylko samo zło. Ten szary świat, ludzi toksycznych, partnerów toksycznych, ciągle wojny, wieczne kłótnie, wieczne niezrozumienie, bo nie mamy tej wiedzy i nie rozwijamy się. Jesteśmy totalnie cofnięci we wszystkim. Nie? Ja tutaj mówię nie tylko o jednym kierunku rozwoju, bo ja zawsze mówię o takim całokształcie człowieka i też mówię o intelekcie, ciągle przypominam, żeby się bardzo łatwo i tak płynnie poruszać wśród ludzi, wśród pomiędzy instytucjami, pomiędzy wszystkim, czego chcecie doświadczyć, żeby się płynnie i delikatnie poruszać, swobodnie przede wszystkim. Tej swobody nabierzecie, tak jak ja teraz nabrałem jej na przykład o nagrywając dla was film, nie czytam żadnych kartek, nic, no podpieram się tematami, no bo coś tam trzeba zapisać, że a, jeszcze jakiś temat, też mam już swoje lata, więc mogę czegoś zapomnieć, chociaż też będziemy rozmawiali o treningu pamięci. No, tak jak o treningu na przykład oczu, żeby lepiej widzieć. Nie? Jest też taki trening na oczy, fajny. No, ale to kiedyś omówimy. Dobrze. Czyli jak otoczycie się tym odpowiednim towarzystwem, zaczniecie rozumieć, zaczniecie przyciągać do siebie te dobre rzeczy, o których mówiłem, że wszystko jest wyjaśnione w tym filmie Sekret. W ostatnim filmie, który ja nagrywałem dla was w lesie, tam właśnie szeroko mówię o tym filmie, o tej takiej magii przyciągania do siebie tego, o czym myślimy. Nie? Czyli zmieniamy myślenie, nie myślimy już negatywnie, odpuszczamy ludziom, przebaczamy na ile potrafimy, choć najtrudniej jest przebaczać, to już jest wiadome, najtrudniej jest przebaczać, ale na ile możemy, odpuszczamy, przebaczamy, nie odpowiadamy na agresję agresją, nie wchodzimy w wojny, na tym Facebooku pieprzonym, nie kłócimy się, nie dajemy się wciągać w jakieś tam gierki, intrygi. Jest fajna opcja, ja to stosuję, nie podoba się coś, blokuj. I to nas nie kosztuje żadne emocje. Nagle osoba znika, pa, nie ma. I to jest ok. Tak. Ja doświadczyłem tego, kiedy szedłem już, obrałem taką jaką, jakby swoją drogę, swój taki system cały tego działania, jak ludzie nie dość, że się odsuwali, to potem jeszcze atakowali, to potem jeszcze uciążali życie, nawet nie tylko mnie, ale i to się odbiło na mojej rodzinie nawet, czy na moim synu, czy na mojej córce. Poprzeze mnie atakowano jakby całą rodzinę, próbując zrobić ze mnie tego najgorszego. Nie? No bo wiadomo, Polacy, ja mówię, jeżeli chodzi o jakieś uzależnienie, to siedzą jeszcze na drzewach. Nie rozumiałem problemu, nie traktują tego w kategoriach choroby, tylko jadą z tobą równo, że jesteś totalne dno i będą robili wszystko, że nawet jeżeli już wyjdziesz na prostą, minie powiedzmy ileś tam lat, minie ci ileś czasu, tak jak u mnie, że jesteś już tym człowiekiem zupełnie innym, nie tym, którym byłeś 3, 4 lata, 5 lat temu, czy jeszcze nawet przed rokiem, oni i tak będą sukcesywnie ci przypominać i będą szli za tobą krok w krok, będą śledzić każdy twój krok, tak jak śledzą mnie teraz w necie jeszcze, i będą ci przypominać, że tak naprawdę to twoje miejsce nie jest tutaj, nie jest teraz przed kamerą, tylko na dnie. Ale nie dajmy się zwariować. To jest ich problem. Oni się z takim problemem zmagają. Ci ludzie nie mają własnego życia. Żyją życiem, tak jak ja bym powiedział, po części takimi ludźmi, którzy idą na szczyt, którzy robią coś ze sobą wspaniałego, coś dobrego. Człowiek, który się zmienia, który potrafi coś ze sobą zrobić, który potrafi wyrzec się na, jakby na koszt dobra tego całego zła, które też w życiu czynił, jest dla mnie bohaterem. To właśnie ci, którzy obserwują i nic ze sobą nie robią, to oni mają problem, bo oni żyją życiem, tak jak żyją życiem celebrytów w telewizji,
tak żyją waszym życiem po części, stajecie się dla nimi takimi jakby mini celebrytami, z uwagi na to, że wy w tej społeczności, w tym społeczeństwie, w którym się poruszacie, jesteście już inni. Inaczej wyglądacie, wy zaczynacie świecić taką aurą, której im brakuje. No to by było na tyle, jeżeli chodzi o... Kawki popiję, dobrze? Mam tu taki fajny kubeczek od mojej synowej, ale mi się dobra synowa trafiła. Nicole. Siorbie. Jeszcze, patrzcie, kubeczek mam. I tutaj są dwa serduszka. Przybliżę. Idzie. Co prawda brakuje mi tego drugiego serduszka, bo ja jestem sam. Brakuje. Ale o, zaraz tutaj wrócę. Mówimy dalej. Mówiłem o serduszkach. Brakuje tego serduszka na przykład mi też. Ale lepiej często przez dłuższy czas, jak zmieniamy się, powiedzmy, jak jest osoba, która jest sama, być samemu, niż wchodzić w kolejny chory związek. Odpocząć. Odpocząć od związku. Odpocząć od drugiej osoby. Nie podejmować zbyt pochopnych decyzji, bo okaże się, że nagle znowu trafiliśmy na niewłaściwą osobę i nie będą to przypisywać tej osobie, z którą byliście, że trafiliście znowu na złą, tylko wam, że coś z wami jest nie tak, no bo już trzecia, czwarta partnerka czy partner pojawi się w waszym życiu i znowu nie pasuje, nie? Ale rzeczywiście nie pasuje, tak jest. My się staramy, robimy wszystko, nieba byśmy uchylili, a te osoby robią się zaborcze, zazdrosne, kłótliwe, no i takie różne inne te. No nie dają spokojnie człowiekowi żyć, rozwijać się, bo już nie podoba to się takie osobie, że ty na przykład piszesz na przykład, tak jak ja piszę wiersze, czy nagrywam jakieś filmy, pasje. Ona nie ma pasji, ty masz pasję i już uźmiona za przeproszeniem i nie będziesz, bo tam kobiety komentują i tak dalej i już obserwuję ci stronę, czy tam. Tak jest bynajmniej w moim przypadku. Ja chyba nigdy nie będę miał kobiety, bo ja będę ciągle swoje pasje miał i żadnej partnerki, bo ja będę ciągle miał pasję i ciągle tam będą inne panie pisały. Choć to są wszystko osoby wirtualne, z którymi tak naprawdę nic mnie nie łączy, ale potencjalna moja partnerka już czuje zagrożenie, obserwuje. I nawet jeżeli ja, powiedzmy, piszę i to jest moja pasja, robię to z serca, ale też w mojej pasji widzę też jakieś pieniążki, bo żeby wydać książki, jak ja miałem z pierwszą książką, moją często mnie pytają, tutaj pytacie mnie, czy ja już coś wydałem. Owszem, wydałem w 2008 roku i potem przez długi, długi czas sprzedawałem dodruk pierwszego zbioru wierszy, wiersze miłością natchnione tytuł. Sprzedawałem, po 300 egzemplarzy robiłem dodruk, rozesłałem dosłownie po całej Europie i nawet nieźle na tym zarobiłem. Ale dlaczego? Zarabiamy po to, żeby móc robić następny dodruk i realizować tą swoją pasję. Ja z tego domu nie zbudowałem, nie dorobiłem się milionów, ale mogłem kontynuować dodruk książki i rozsyłać dalej, a tym samym rozsławiałem jakby swoje nazwisko i moje wiersze mogły ujrzeć, jakby mogli ujrzeć ludzie gdzieś tam w szerszym świecie. Ale tutaj się nie dadzą, nie? Nie widzą, że to jest jakby twoja pasja, praca i jeszcze zarobek, nie? Nie, bo komputerze, bo są kobiety i już tak. No i tak to wygląda. Ale ja to mówię, że to są kobiety czy mężczyźni z zaburzeniami emocjonalnymi, którzy są niedorośli emocjonalnie i będą zawsze wam zabraniać, będą was zniewalać, będą robili wszystko, abyście tylko nie mieli chwili dla siebie, żebyście nie mieli swoich znajomych, przyjaciół, zniewolą was totalnie, nie? A wtedy, kiedy u mnie już przegina taka osoba i mnie zniewoli totalnie, ja odchodzę. Ja najdłużej byłem tylko z moją żoną, która mi zmarła. I byłbym z nią, gdyby żyła, byłbym z nią i byłbym z nią, byłoby pewnie dobrze, na pewno byśmy pewne sprawy sobie wyjaśnili, bo też tam były różne u nas tego i byłoby dobrze. Natomiast teraz widzę, że właściwie ten największy mój rozwój to zaczął się też tak gdzieś tam krótko przed śmiercią mojej żony. I myślę, że gdyby żyła, byłbym bardziej dojrzałym człowiekiem, bo też popełniłem wiele błędów. I bym wiele rzeczy zrekompensował, za wiele rzeczy przeprosił i na pewno wiodłoby nam się z moją dojrzałością teraz bardzo dobrze. No niestety, życie jest życiem, stało się jak się stało, ja muszę iść dalej. Zawsze mówiłem, żyję dla siebie, żyję dla innych, ale też żyję dla moich bliskich, dla moich dzieci, które bardzo kocham. I choćbym miał być sam, zawsze będę się cieszył, że każdy kolejny rok żyję dla moich dzieci. To jest dla mnie takie wspaniałe. Mam syna Pawła, córkę Sandrę i mam też już wnuka Karolka. Bardzo się cieszę, że gdzieś tam
Nie poszedłem w tą ciemną stronę, ale ten świat przede mną się rozjaśnił, jak już mówiłem, i widzę tych rys tego brudu wokół mnie i w samym sobie coraz mniej. Chcę wam jeszcze powiedzieć o tych znajomościach. Posłuchajcie mnie uważnie, jak to działa. Wielu waszych przyjaciół czy przyjaciółek pseudo takich odsunie się celowo, jak to robiono ze mną. Na przykład, jednego dnia pewna moja koleżanka całkowicie odcięła się bez słowa. Nie odpowiada na telefony, nie odpowiada na SMS-y, na żadne tam nic z tego. Odcięła się całkowicie. No pytam, bo się martwię, bo to moja znajoma, czy coś się stało, czy w ogóle żyje. Nie opisuje, nie? Do tego stopnia są bezwzględni, że robią taki numer, abyś błagał o przyjaźń, o znajomość, o koleżeństwo choćby. Ale ze mną już nie. Ja już jestem za daleko. Kiedyś się na to łapałem, nie? Że jeszcze prosiłem, a co się stało, a może wróćmy do koleżeństwa, a może coś złego zrobiłem. I tak jest i z kolegami, i z koleżankami. Bo tutaj mówię tylko typowo o kolegach, koleżankach. Również to mnie też spotkało z potencjalnymi partnerkami lub z partnerkami, z którymi ja w życiu byłem. No, a miałem takie prawo, byłem człowiekiem wolnym po śmierci mojej żony, więc miałem takie prawo, że mogłem być z taką osobą jakiś czas, czy z taką osobą. No próbowałem metodą prób i błędów, próbowałem sobie zbudować jakieś życie. Niestety nadal jestem sam, ale po części ta moja samotność, jak już się rozwijamy, ona zaczyna cieszyć, bo tak naprawdę nie jestem sam. Tak naprawdę dookoła jest wielu kochanych ludzi, jest rodzina, mam bardzo dobre relacje z Bogiem. Tutaj też za chwilę coś powiem o Bogu. I jest okej. Okay. I tak myślcie, ale nie błagajcie o przyjaźń, nie błagajcie o koleżeństwo, o znajomość. Jeżeli ktoś się odsunie, nie odbiera telefonu, nie odpowiada wam na SMS-a, nie odpisuje, blokuje was, czy wyrzuca was ze strony, nie proście o to. Pojawią się inni i jeszcze o wiele ciekawsi, bo ci, którzy to zrobili, to tylko okazują nic innego jak własny prymityw, nie? Który wy już jesteście w stanie przejrzeć, bo już na tyle opanujecie podstawy psychologii, że wiecie, że ta osoba robi to celowo, abyście błagali o przyjaźń, albo o miłość, albo no nie wiem o co, aby ta osoba przy was była, nie? Bo często jest tak, że może to być partner czy partnerka, że wy kochacie, będziecie była, albo potencjalna osoba, w której się zakochujecie i będziecie błagali o tą miłość. Nie żebrajcie, nie błagajcie. Nie ma sensu. To wszystko przeminie. To są rzeczy takie doczesne, które przeminą. Wy się rozwijajcie. Idźcie do góry. Idźcie do góry, nie dajcie się zwariować. Tak jak powiedziałem, jak się rozpędzicie, nie cofajcie się już. I żadna siła was nie zatrzyma. Dziś też rozmawiałem też o związkach, nie? O trudnych związkach. Że ktoś nie może się wydostać z związku, albo nie mógł się przez lata wydostać. Nie zgadzam się. Można. Ja wiem, że to wydaje się, to co teraz powiem, wydaje wam się głupie i dziwne. Co on tam gada? Przecież ja byłem w takim związku, że facet by mnie zabił, abym odeszła, czy tak, bo nie miałem gdzie i tak dalej. Można. To jest temat taki szerszy już, który musiałbym rozwinąć. Natomiast uczestniczyłem jako jedyny facet w różnych warsztatach z kobietami tu na terenie Grudziądza, gdzie prowadziła, jak to już kiedyś się zawsze powołuje, autorytet, no może nie będę z nazwiska wymieniał, ale często mówię o tej osobie, takiej europejskiej sławy, moja koleżanka, socjolog, psycholog, prowadziła warsztaty, na których uzmysławiała kobietom, nawet pomylono się kiedyś i certyfikat na koniec wydawano i napisano na koniec, że ukończył warsztaty Raflewska-Robert. I mam te certyfikaty, kiedyś wam pokażę. No dobrze, brałem udział w takich warsztatach, gdzie były kobiety właśnie zagubione, dręczone, męczone, też były w hostelu, były w domach samotnej matki, przebywały i tam żeśmy się spotykali na tych warsztatach i one upierały się przy swoich teoriach. Albo było coś takiego, że nie ma wyjścia, albo że one są w ogóle niewinne temu, co się dzieje i tak naprawdę za każdym razem Kasia jakby uświadamiała im, że jest wyjście, mieliście wyjście i rzeczywiście zaczynały widzieć, że było wyjście. Dziś te kobiety są wolne, mają swoje mieszkania, innych partnerów. Całkowicie odmieniła ich życie, ale też po części pokazała im, że one same też jakby za swój los były też współwinne. Gdzie zawsze mówił, że tylko ten facet był zły, nie? Ona w nich odkryła i przyznały się do tego później, ciężko im było się przyznać, że też są winne po części.
gdzieś bardzo prowokacyjne, bardzo złe, okrutne, gdzieś miały w sobie też i problemy z alkoholem i ze wszystkim po drodze, gdzieś to wszystko zaczęło wychodzić. Dobrze. Do czego zmierzam? Jeszcze, żeby wam tutaj coś powiedzieć o tych związkach, o tym wszystkim. Tak, ci ludzie, o których mówiłem, będą później robili wszystko, jak już będziecie tak naprawdę mocni, żeby jednak was jeszcze ściągnąć na dół, nie? Bo wy chcecie stanąć na tym cokole, wysoko, na podium, rozwijając już później swoje talenty. I uwierzcie mi, że jak już pójdziecie tą drogą takiego jakby tej samorealizacji, odkryjecie swoje talenty. A zobaczycie, jaka to jest fajna przygoda, kiedy zaczniecie się realizować na płaszczyźnie swoich talentów. Ja życzę wam, abyście odkryli ich najwięcej. Ja odkryłem ich bardzo dużo. I zapewniam was, że tak jak w Piśmie Świętym jest powiedziane, każdy otrzymał od Boga swój talent i to nie jeden. Tylko go odkryjcie w sobie, szukajcie go w sobie, co was kręci, co was pasjonuje i nie mówcie, że jest to nie do zrobienia. Mówcie, zrobię to, dam radę. Przyciągajcie to do siebie, myślcie o tym intensywnie, marzenia włączcie, wychodźcie gdzieś sobie w plener, patrzcie gdzieś przez siebie, ładujcie akumulatory i mówcie, dam radę, zrobię to. Pójdę tam, zapukam tu do drzwi, albo coś tam, często małą inwestycją, albo bez. Można nawiązać kontakty, znajomości i zobaczycie, a dzisiaj mamy szerokie, tylko po prostu nie pchajcie się w jakieś złe znajomości w internecie, bo internet daje nam siłę, daje nam potęgę rozwoju takiego i kontaktów bardzo błyskawicznych na całym świecie, ale też może nas zniszczyć, jeżeli będziemy zawierali nieodpowiednie znajomości. Także musimy też uważać, bo potem się zaczynają plotki, problemy, płacz. Przez internet, wierzcie mi, Facebook bierze już udział w rozwodach nawet. Ludzie się powołują, bo na Facebooku im partner to. No kuźwa, co się dzieje? No internet, chłopak powiesił się, popełnił samobójstwo. Kobieta popełniła samobójstwo. Dziewczyna młoda popełniła samobójstwo przez internet, bo tam coś jej nawciskano, ona ośmieszano i tak dalej, zadała się nieodpowiednimi ludźmi, ktoś nagrał, gdzieś tam stawił i tak dalej. No to jest taka broń obusieczna, że jakby w jedną stronę pójdziemy, wyrzuci nas w powietrze, tak pozytywnie, a z drugiej strony może nas tak zgnoić, że naprawdę trzeba uważać. Uważajcie na to, co komu przesyłacie, chroncie swoje dane, nie spieszcie się, bo Facebook trochę zamienił się w portal randkowy, jak zauważycie. Ja sam sobie czasami popiszę z paniami, bardzo miło, sympatycznie, ale nie robię tego, tak jak słyszę od pań, że jest masa zboczeńców, nie? Którzy wysyłają tam swoje genitalia, pokazują to, tam, bo tu, od razu, tu. No zboczenie, nie? Teraz ta polityka Facebooka się trochę zmienia, i to się wszystko zaostrza, łącznie z naszymi danymi, żeby je chronić. Także będziemy troszkę bezpieczniejsi w sieci, nie? No ale proponuję uważać i rozwijać się. Co bym tu jeszcze wam chciał powiedzieć? Muszę tutaj coś zaznaczyć. Zawsze poeta, zawsze to ma dobre pióro przy sobie, prawda? Nie jedno, zresztą ja mam tam kilka. A, nawet wam pokażę, nawet zapomniałem, mam tu fajki nawet, zobaczcie. Tu mam taką tabakierę i mam fajki swoje. Jak myślicie, gdybym palił, nawet... O, pewnie? Z fajką, nie? Dobrze bym wyglądał. To jeszcze są z Włoch przywiezione. Ale mam też jeszcze jedną prostą, tą odłożę. Mam też prostą, może prosta by mi bardziej pasowała, co? A, nawet nie umie trzymać zęba. One takie są moje, tak się fajnie prezentuje, jak to jest na biurku, nieraz u mnie to tak ładnie wygląda. Ale jeżeli już, to taka fajna zakrzywiona, prawda? Tu w środku nawet jest tytoń. I to dobrego gatunku. Kiedyś zapaliłem, ale myślałem, że umrę. Czułem smród przez tydzień czasu i na wymioty mnie brało. No tak po prostu to jest. Lubię, jak widzicie, dużo świec. Zapalam świece, tworzę sobie nastroje romantyczne. Kocham ten mój świat. Kocham ten świat romantyczny. Też tutaj chciałem nawiązać do relacji z Bogiem. Jak tutaj dzisiaj rozmawiałem z jedną moją koleżanką przez telefon. Rozmawialiśmy aż z Lublina. Jak mówiłem, mam masę tych telefonów. Powiedziałem jej, nie dajmy się zmocherzeć, nie? A ona mówi do mnie, no ale wiesz, do kościoła trzeba chodzić, ja chodzę.
Powiem no tak, zmocherzenie nie ma nic wspólnego z kościołem tak naprawdę do końca. Bo ja nie mam nic przeciwko temu, aby chodzić do kościoła. Zdejmę trochę te okulary. Przeszkadzają. Nie mam nic przeciwko temu, ponieważ tak. Modlić się możemy wszędzie. Jeżeli chcesz praktykować w kościele, praktykuj w kościele. Ja sam raz na jakiś czas idę i lubię też puste kościoły usiąść takich, ja wiem, kościoła, gdzie taki jest, ja wiem, no, klimat dawnych czasów, takich starych czasów, jeszcze powiedzmy kościół z 500 lat, z 600, jak ja byłem we Włoszech, po 1000 lat kościoły stare, templariuszy. Lubię taki klimat, lubię te nastroje. Nie powiem, lubię też mszę, lubię też się skoncentrować, skupić na takiej mszy, posłuchać, co ten ksiądz mówi, ale bardzo rzadko. No i moja koleżanka odebrała to, że zmocherzenie to jest chodzenie do kościoła, bo ona chodzi na gminie i do kościoła i na cmentarz. To jest tylko jeden z elementów. Zmocherzenie to jest takie, wiecie, tak przypisują to wszystko ryzykowi, ale to jest ogólnie, to jest takie zdziadzienie. To jest już inne ubieranie się w młodym wieku, pod taki klimat starszy, no takie non stop przebywanie na cmentarzu, non stop w kościołach o różnych godzinach, zamykanie się w domu od ludzi, tego już mi nie wypada, tamtego mi nie wypada. I to mówią ludzie po 40, po 50. Totalne zmocherzenie, nie? Ogólnie, z wyglądem, z zachowaniem i tak dalej. Kościół natomiast, żeby dobrze to zrozumieć, kościół tworzą ludzie. Nie są mury budynku. To jest tylko to, żeby deszcz na was nie padał. Ja nie chcę tutaj, wiecie, wchodzić tam i się z kimś tam może przekomarzać. Kto woli kościół, nie chodzi do kościoła. Kto woli chodzić do lasu, niech się modli w lesie. Boga znajdujemy wszędzie. W naturze. Gdzie idziemy, prowadzimy z nim dialog, rozmawiamy. Nie monolog, tylko dialog. On nas słyszy, rozmawiamy, mówimy. Żałujemy czegoś, przepraszamy za coś, prosimy o coś, modlimy się na swój sposób. Boga znajdujemy wszędzie. Boga znajdujemy przede wszystkim w drugim człowieku. Niech spotka się nas dwoje, troje. Nawet w Piśmie Świętym, bo ja odnoszę się zawsze do Pisma Świętego, troszkę znam Pismo Święte, czytałem. Jest też powiedziane, tam gdzie dwoje lub troje spotka się z was, spotka się w imię moje, tam i ja jestem pośród nich. Czyli jeżeli jesteście we dwoje, we troje, czworo, pięcioro i rozmawiacie o Bogu, czy o Kościele, czy o naturze, czy o całym pięknu stworzenia, o wszelkich takich pięknych sprawach, to mówicie o Bogu. I On z wami jest w tym momencie. Nie trzeba być w Kościele. Ja powiedziałem tak, ja jestem takim tolerancyjnym człowiekiem, bardzo otwartym na świat. Nie mam nic do ludzi, którzy na przykład nie chodzą do kościoła. Nie mam nic do ludzi, którzy chodzą do kościoła. Nie mam nic do ludzi, którzy chodzą do spowiedzi albo którzy nie chodzą do spowiedzi. Każdy robi tak, jak jest mu dobrze. Jeżeli jest ci z tym dobrze, to rób. Wszystko, co uznamy za dobre dla nas, będzie dla nas dobre. Jeżeli uznamy, że coś jest dla nas złe, będzie dla nas grzechem. Powiedzmy, nic takiego złego nie zrobiliśmy, a uznajemy ciągle, że to jest złe. I to już wymierzamy sobie karę za życia, nie? Bierzemy to jako grzech, przyjmujemy, no bo zrobiliśmy coś złego i tak się tym trapimy i uznaliśmy to za złe. A ja wiele rzeczy, które na przykład zrobiłem, powiedzmy, no, drobnych, ale na przykład patrzę na nie tak z boku i mówię, przecież to nie jest takie złe. I jeżeli, dopóki ja nie uznam tego za złe, to nie będzie mnie to trapiło i martwiło. Także takie nasze wypowiedzi, takie nasze konwersacje tutaj, ten nasz dialog taki o Kościele, o Bogu, nie jest niczym złym. Bo gdybym ja fanatycznie mówił do was, nie chodźcie do kościoła, nie zadawajcie się z tym, nie rozmawiajcie z księżmi, to ja bym był jakimś fanatykiem. Są tacy ludzie, którzy tak mówią o Kościele. Ja mam też swoje zdanie, ale to jest moje zdanie. Gdzieś tam trzymam w sobie. Natomiast z wami tolerancyjnie. Tak samo jak na przykład powiedzmy do podchodzę do kwestii jakby orientacji seksualnych. Nie mam nic do homoseksualistów. Mam ich kilku u mnie na stronie, na Facebooku, są bardzo grzeczni. Nie mam nic do lesbijek. Też są na mojej stronie, są bardzo grzeczni. Tacy się urodzili, takimi są ludźmi. Nie możemy ich za to ganić, karać, prześladować.
No jesteśmy tylko ludźmi, no każdy jest jakiś, każdy coś tam też w życiu złego zrobił. Musimy umieć wybaczać, być tolerancyjni i z nimi ramię w ramię. Nie możemy też nękać kogoś za to, że jest odmienny, że odmiennie myśli, czy odmiennie kocha. Na swój sposób on kocha, czy ona kocha. Tak wygląda mój taki światopogląd, takie spojrzenie na ogólnie, tak na taki cały zarys, bo kiedy już nabierzecie tego samorozwoju, zaczniecie się, takiego pełni samorozwoju, zaczniecie się zastanawiać nad wieloma rzeczami. I coś tam wam się nie będzie zgadzało po drodze, bo nauka mówi inaczej, Kościół mówi inaczej i tak naprawdę tak wam się troszkę wymiesza w głowie, że zaczniecie się zastanawiać, co jest prawdą, a co jest fałszem. Ale stopniowo, metodą prób i błędów dojdziecie do tego, ukierunkujecie się, obierzecie swoją drogę i na pewno się nie odsuniecie od Boga. To wam gwarantuję. I jeszcze bardziej się do Niego zbliżycie. Jeszcze bardziej. I jeszcze bardziej otworzycie swoje serca, takie nastawione jakby na pomoc drugiemu człowiekowi, aby zrozumiał to samo, co udało wam zrozumieć. O tak chciałbym powiedzieć. I w ten sposób będziecie pomagali. To jest może na początku trudne do zrozumienia, jak ja mogę pomóc drugiemu człowiekowi, ale możesz. Swoją rozmową, swoim dobrym słowem. Czasami nawet, wiecie, ja też nie operuję jakimś wielkim pieniędzmi, ale jakąś drobną gotówką nawet. Wiecie, z założenia kiedyś nie dawałem tym, którzy tam żebrają gdzieś pieniędzy, ale od czasu do czasu, jak przechodzę, coś mnie tchnie takiego, że to jest ta osoba, której trzeba dać. I wyjmuję, tak jak dzisiaj miałem taki przykład, 2 złote, czy tam 4 złote, czy 5 złotych, i proszę, masz i idę z czystym sumieniem, dobrze się z tym czuję. Co on z tym zrobi, czy ona z tym zrobi, to już jej problem, ich problem. Ja się z tym czuję dobrze. Dlatego możemy pomagać na wiele sposobów. Jeżeli na przykład odkryjecie w sobie, że macie takie serce do pomagania drugim ludziom, możecie organizować zbiórki, jakiś zabawek, na przykład na domy dziecka. Ja kiedyś tak zrobiłem, jedna osoba mi przeszkodziła w tym, na domy dziecka, zabawek, jakiś tam nawet dobrych kwot i przekazywać, nawet to nagrywać, że przekazujecie, że jesteście wiarygodni, dajecie, to jest do zrobienia. Ilu ludzi ma masę niepotrzebnych rzeczy w domu, zabawek, ciuchów, co przyda się innym, naprawdę. Czy nawet znaleźć sobie kilka biednych rodzin i dla tych rodzin pracować biednych, pomagać im na przykład. Ja też tak kiedyś robiłem. Gdziekolwiek bywałem, nawet jak nie miałem coś fizycznie do dania, to dałem pieniądze. Bo nieraz sobie myślałem tak, tyle w życiu już tych pieniędzy puściłem gdzieś tam na bok, na jakieś tam rozrywki, alkohol, to lepiej jak dam tej rodzinie. Cokolwiek oni z nimi zrobią. A dzieci cieszyły się, oczy takie duże, radość, no bo dostały trochę pieniędzy, a dla nich było bardzo dużo. Także na wszystkie sposoby możemy tak żyć, żeby się tym życiem cieszyć i radość czerpać ze wszystkiego. Czerpać radość, tak jak na przykład mój ojciec, ja wam powiem, dużo nauczyłem się od niego. Zmarł mi, ale brakuje mi go, bardzo mi go brakuje. Ponieważ kiedy spotkaliśmy się po czasie, tu w Grudziądzu on mieszkał, ja wróciłem z wojska, odnalazłem go po latach, zaczęliśmy chodzić na takie wspólne spacery, często nawet braliśmy jakiś trunek ze sobą, latem, tak jak teraz, w maju czy w czerwcu, siadaliśmy tam jeszcze, pamiętam, na Starym Rządzu, na takim półwyspie i rozmawialiśmy bardzo dużo. Ojciec mnie bardzo dużo uczył, dużo opowiadał o sobie, dużo mi mówił o życiu, mówił mi również o tym, żeby się nigdy nie poddawać, ale też potrafił się popłakać. Popłakać, że czas szybko minął, że za wiele rzeczy nie zdążył przeprosić, że nie zdążył wiele, także jakby brakowało mu tego czasu na pracę nad sobą. Tak o tym dosłownie mówił. Ale też znam go jeszcze z dzieciństwa, pamiętam, potrafił się cieszyć naturą, niesamowicie. On mówił takie słowa, że jak ja i on od blokowisk, od miasta trzymał się z daleka, zresztą my zawsze powchodzimy, to było zupełnie inaczej wtedy. On mówił coś takiego, że jak idę lasem i szedł sam często, idę lasem, on brał wędki nawet dla pozoru, że łapie tam jakieś wędki, że jakieś ryby, a on szedł tam do znajomego gdzieś ileś wiosek dalej. I jego cieszył, i schodził nad jeziora, do lasów. I jego, on mówi, mnie cieszy każdy krzak, każdy kwiat, każde wzgórze, każde drzewo, woda. Ja wszystko to widzę, idę i się cieszę.
Ja pamiętam, on mógł mieć wtedy tyle lat, co ja mam teraz, jak on to mówił. I potem cały czas to powielał, opowiadał, przypominał o tym. Także miał w sobie coś takiego wrodzonego, co ja miałem też od dziecka. Wychowałem się na polach wśród przepięknych plenerów z moim psem. Uciekałem od dzieciaków i gdzieś tam ta romantyka, ta poezja się we mnie zrodziła. I tego też wam życzę, abyście nauczyli się dostrzegać piękno świata na zewnątrz, tak się tu pokazuje na okno, na zewnątrz, bo za oknami mam tutaj zaraz las, Wisłę i piękne wzgórza, piękne widoki. Podczas nawet waszych spacerów, treningów, abyście widzieli, rozglądajcie się i czerpcie energię z tej zieleni. Ile ta natura ma w sobie energii niewyczerpalnej, ile możecie chłonąć, tak jak powiedzmy wielcy sportowcy, czy mistrzowie klasztoru Shaolin, czy buddyści, czy nie wiem, w Tybecie potrafią ciągnąć energię z natury, dosłownie pić ją oczyma. To są takie fajne techniki, ale wystarczy się skupić, skoncentrować na tej zieleni lub cieszyć się, radować i ona sama jakby wpływa w nas, czujemy aż takie ciarki po organizmie, aż włosy nam się jeżą. Także ładujemy w ten sposób akumulatory na zewnątrz, na łonie natury. Próbujcie tego. Zachęcam. To robił mój ojciec, to robię ja, to robił mój dziadek, bo też taki był. Dziadek był też wrażliwym człowiekiem, czyli i to robi mój syn. Czyli już czwarte pokolenie. A że trafił na wspaniałą żonę, mój syn ma wspaniałą żonę, Nicole, ona też jakby go wspiera w tym wszystkim i bierze udział w jego życiu, bo dopasowali jakby swoje pasje, ale jeszcze je nawet dopracowują. Jedno drugie ciągnie w dobrą stronę. I już w takim wieku, zobaczcie. Mają po 24 lata. I to są ludzie, którzy naprawdę świecą dla nas przykładem, młodzi ludzie, którzy nie mają uzależnień, żadnych takich problemów z prawem, tylko pracują, mają czas dla siebie, zwiedzają, podróżują i pomagają ludziom. Pomagają, bo ich strona, ich fanpage, do którego ja zachęcam, Paweł Raflewski, który prowadzi stronę właśnie dietetyki, tam znajdziecie, wygooglujecie Paweł Raflewski, to wam wyskoczą jego fanpage'e i też on pomaga ludziom, bo przecież prowadzi te wszystkie diety, plany treningowe, możecie też z nim współpracować. On bardziej wam to od strony fachowej zrobi, rozpisze, pokaże, powie co i jak poprowadził wielu tutaj, nie? Współpracuje z ludźmi w całej Europie. O, tam wielu też neguje, bo komuś się nie udało i tak dalej, ale nie liczy się ta mniejszość, która zaniedbała tam swoją pracę nad sobą, tylko liczy się te 90%, którym się udało. I on tam wstawia metamorfozy tych ludzi w starszym wieku, w młodszym wieku i współpracują i panie, i panowie i naprawdę odnoszą super sukcesy. Także ze mną macie dobry kontakt, ale z moim synem możecie mieć jeszcze lepszy kontakt, który wam to fizycznie wszystko ustali, opisze i możecie z tego korzystać. Coś tam trzeba, wiadomo, za ten plan dietetyczny zapłacić, za ten plan treningowy zapłacić, czy za suplementy, jakie on wam zaproponuje, ale warto. Naprawdę warto, bo to jest jedna z dróg, która też, ja tutaj go trochę promuję, jedna z dróg, która prowadzi was wszystkich jakby w tą dobrą stronę, aby robić coś ze sobą i przyspieszyć z pomocą fachowca. A że jest dietetykiem z wykształcenia, posiada różne inne kursy, konferencje, kongresy, gdzie on zjeździł wszystko, do tego jest zawodowym sportowcem, bokserem i również prowadzi treningi personalne. Także wiedzę ma niesamowitą, nie? Wiedzę bardzo medyczną, bo dostosowuje diety do choroby, do waszych też wymagań, czego lubicie, a czego nie lubicie. Możecie z nim rozmawiać o wszystkim i ta dieta nie jest stworzona szablonowo i tak dalej, każdy ma taką samą. To są diety opracowane z jego wiedzy, z potężnej wiedzy, ze specjalnych programów, w których opracuje, z ludźmi, którymi on się kontaktuje, o jeszcze wyższej wiedzy i on nad tą dietą dla was pracuje, nad tym planem treningowym, nad suplementacją, nawet doradza, motywuje, bo to jest też taki motywator. Poświęca, on wkłada w to serce. Jak ja obserwuję tych wszystkich dietetyków, którzy się wybili, powiedzmy tam, czy tych pseudotrenerów, wybili się tam gdzieś do góry jakimś jednym głupim zdaniem czy tym, to nie jest to. Nie wkładają tego serca, bo zauważcie, są tacy, którzy na przykład mają podopiecznych setki tysięcy, nie? I taki człowiek cały dzień jest poza domem, porusza się medialnie, nagrywa filmy i tak dalej i on układa 10 tysięcy diet dziennie. On mówi, że to on robi, a wszędzie go widać pełno. Nie, te diety są z automatu.
czasami może zatrudnia ludzi, którzy układają te diety, ale nie robi tego on. Nie byłby w stanie ogarnąć 5 diet jednego dnia. 5 porządnych diet, tak jak to robi mój syn. Bo to trzeba włożyć w serce i zagłębić się w to, co ludzie piszą i czego oczekują. To jest ciężka charówka, ciężka praca nad tym, żeby poprowadzić podopiecznego. Indywidualnie. Dosyć po moim synu. Teraz pójdźmy dalej. Proponuję Wam tworzyć takie fajne klimaty, mikroklimaty w mieszkaniu. Czyli jak lubicie świece, zapalajcie świece. Jak lubicie kawę, tak kochacie kawę jak ja. Ja mówiłem, że kawa jest dobra. W nadmiarze mówiłem, że może nie przesadzajcie, ale ja piję bardzo dużo i się rewelacyjnie czuję. Ja piję 5-6 kaw bardzo, bardzo mocno. To jest jeszcze malutki kubek, bo to jest ta potrzeba filmu z tymi 2 serduszkami, żeby to ohydnie nie wyglądało, bo ja mam taki kubek do kawy. Nie? I tam rzucam dużo, dużo łyżek kawy, ale już jej nie słodzę, tylko dolewam troszkę mleka. Także odszedłem od cukru całkowicie. Nie, odejdźcie też od nadmiaru soli, nie? To też Wam radzę, ale cukier to odstawcie całkowicie. Odejdźcie od słodyczy. Raz na jakiś czas trzeba, ja kupuję gorzką czekoladę, dzisiaj też mam na lodówce, później sobie ją nawet chyba całą zjem. Co Wam jeszcze powiem? Ostatnio odwiedza mnie bardzo mało ludzi. Czasami wpadnie ktoś na masaż, wiadomo, ja z tego żyję też. Jestem technikiem masażystą, jak mówiłem. Mam też skończone kursy rehabilitacji, z elementami rehabilitacji. Samego mnie często kręgosłup boli, pływam dużo, ale też staram się pomagać innym ludziom. Wielu ludziom pomogłem. Pomogłem, pochwalili mnie za to, bo naprawdę wyciągnąłem ich z bardzo niebezpiecznych chorób kręgosłupa, z różnych, ja wiem, jakby to mam powiedzieć, najgorzej trafiałem właśnie na osoby, które na cierpiące osoby na odcinku lędźwiowym, od L1 do L5 kręgów ludzie cierpią, bo to jest ta praca siedząca, albo złe dźwiganie na wyprostowanych nogach, czy tam podnoszenie, takie prace przy taśmach stojące, to te 5 kręgów lędźwiowych siada, że potem naprawdę, tak jak siedzę teraz w krześle, to potem komuś trudno jest wstać nawet. Czy na przykład kierowcy to mają i takim ludziom pomogłem. Wielu ludziom pomogłem ze schorzeniami.